Od 19 kwietnia w nowochódzkim oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oglądać można wystawę Nowa Przestrzeń – Modernizm w Nowej Hucie. Pokazujemy świetną architekturę, funkcjonalną architekturę do dziś, ale oprócz tego, jakby taką drugą częścią naszej wystawy jest architektura wnętrz, czyli wzornictwo lat 60., w którym Polska w tamtych czasach przodowała. Wystawa obejmuje okres od 1956 do 1970 roku, czyli tak zwaną epokę gomułkowską. Architektura tego okresu musiała być przede wszystkim funkcjonalna. Problem był taki, że wnętrza w blokach były małe, więc trzeba było wprowadzić takie meble i sprzęty, które mogły mieścić się do tych wnętrz. I musiały być one, najczęściej były one albo składane, albo rozkładane. Musiały mieć proste formy, często miały formy obłe. Wiele z nich, z tych przedmiotów, które były projektowane, nie weszły do produkcji seryjnej. Lata 60. to nieodległa historia, jednak o eksponaty muzealnicy musieli się bardzo postarać. Eksponaty są i w dużej mierze te eksponaty były zdobywane na składach, w miejscach, gdzie ludzie oddają za darmo, oddawali nam za darmo, przekazywali na wystawę. Co więcej, te eksponaty były znajdywane po prostu na śmietnikach. Najtrudniej, do dziś nam się nie udało, bijemy się w pierś, to oczywiście meble kowalskich. Na wernisażu wielu zwiedzających przeżywało podróż sentymentalną. Wspominam sobie te dawne osiedla wszystkiego rodzaju tutaj i to jest dla mnie bardzo przyjemne. Pamiętam wystrój mojego mieszkania, mieszkania mojego dziadku, właśnie urządzone w taki sposób, te meble stylowe, jeszcze ciągle pamiętam. I trochę mi się łezka wokół kręci, bo to i wspomnienie dzieciństwa, ale okazuje się po tych latach, kiedy jeszcze dawniej sobie myślałem, jaki to obciach mieć takie coś, bo przecież takie meble zastąpiły później te bezduszne meblościanki, to dzisiaj jednak patrzę na to z rozrzewnieniem, bo to było piękne i miało to swój urok i swój styl. To jest rzeczywiście odbiornik szmaragd. Kiedyś to było niesłychanie popularny odbiornik telewizyjny, chociaż nie był tani, dlatego że kosztował 6000 zł, a potem 9000 zł. A ciekawostką jest to, czego tutaj nie ma, nie możemy zobaczyć, bo już to wszystko zaginęło. Miał on zdalne sterowanie na przewodzie, którym można było zdalnie regulować jasność obrazu telewizyjnego. Myśmy oglądali, to były lat 60 i 62. Ogólnie wystawa zbliża troszeczkę młodych ludzi do starej Nowej Huty. Wystawę można zobaczyć do 1 lipca w nowochódzkim oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na osiedlu Słonecznym 16. Ta wystawa adresowana jest do krakowian po to, ażeby w jakiś sposób zrehabilitować tę działalność architektoniczną, która w pewnym momencie w Nowej Hucie się pojawiła, a która przez wiele lat traktowana była bardzo po macoszemu. Zapraszamy.